Czekaj, play, ja jestem jednak w dobrym miejscu, ty. W sumie. No właśnie, po no, prostu. No, no, tego się aha, bo to może tak miejsce poszło... tak wyglądać no, w tej wersji. Nie tak. Bo ja w tej wersji jeszcze tą trasą nie biegłem. Jak planowałem. W sumie, tylko obok. W sumie mogę spróbować, powiedz. A jednak chyba dobrze pobiegłem. Jak się biegało tak szybko w tej grze? A no właśnie. Ale cały czas... Ja się położyłem i kurde, czekam aż ten debil się pokaże. Pójdzie? Czy coś. Nie, bo ja nie wiem skąd on strzelał do mnie, o to chodzi. Najgorsze to jest właśnie. Ja biegłem, rozglądałem się, ale tego człowieka nie widziałem. Bo ja mam snajperkę, nie? Przy sobie Mosina z tym, z celownikiem. Ale nie wiem skąd on walił. Czy od strony hangaru, czy... gdzie? Spróbuję sobie przybliżyć, bo ja się schowałem teraz za drzewami. Kozak. Ej, to ty... to ktoś z was ten gwizdał? No ja sobie gwiznąłem na tecie. Bo już myślałem, że ten, że to w grze ktoś gwiznął. Ty mnie tak nie strasz, człowieku. Ja mam tu teraz tego, ja mam ziomka gdzieś, który do mnie walił. On tam walczy o życie. On też miał Mosina chyba. Albo SKS-a. Ej, ale nie wiem czemu, ale u mnie jest praktycznie czarno-biały obraz. Aha, może dlatego, że ja umieram. No, może dlatego, że się wykrwawiasz tak trochę. No. To... od samego początku. Flotter może być zawsze to. Na propsie. No, dokładnie. Kurde, ja uciekam. Ja mam full EQ, nie chcę zginąć. Ta postać żyje od lutego albo od stycznia. No bo nie grasz prawie. Ale jak gram, to gram po kilka godzin, więc wiesz, już tyle zrobiłem przemarszy po całym Czerno. Wiesz, niektórzy nie wybiegają poza wybrzeże, a ja jakoś tą postacią już przebiegłem chyba po 5 czy 6 razy całą tą, całą mapę, więc... Nie mów lokacja, a ja i tak nie wiem... No całą mapę, dlatego ci powiem, nie? No to już jest... A lepiej. Ona jest bardzo duża. Tutaj wszędzie może ktoś kampić, nie? Wszędzie możesz umrzeć. A to nie ma czegoś takiego, że można broń gdzieś schować, czy coś? Gdzie się schowasz? W dupie sobie możesz schować. Nie wiem, ja grałem tylko w Wars. Powiem ci tak, w zwykłym DayZ, w modyfikacji miałeś namioty, które mogłeś gdzieś chować i w nich chować rzeczy, no chyba... ale najczęściej, wiesz, na serwerach to było tak, że po kilku dniach najczęściej ludzie znajdowali te namioty. No chyba, że miałeś gdzieś naprawdę dobrze ukryty i miałeś jeszcze do tego super farta, że nikt akurat nie tamtędy nie przechodził, czy coś. Więc to tylko na takiej zasadzie, powiedzmy, tego namiotu ci nie znajdowali. Przecież sam pamiętam, jak na DayZ modzie robiliśmy rajdy, w sensie, albo najczęściej lataliśmy Helkę, jeżeli mieliśmy, ta najmocniejsza ekipa latała Helką nad lasami i po prostu, wiesz, kilka osób, jedna osoba sterowała, a kilka osób siedziało patrzyło. I się tylko patrzyło z góry, bo było łatwiej, wiesz, dostrzec, gdzie jest jakiś namiocik. Jak były, no to się wyrzucało tam i się plądrowało od razu. No, namiot się podpalał najczęściej, więc nic nie zostawało. No chyba, że jakieś zabugowane były. Jest jakaś szansa, że w ogóle pan DayZ stanieje? Jak wyjdzie. Jest szansa, że stanieje. Po jakimś czasie oczywiście. No, bo to dalej beta jest, nie? To dalej jest alfa? Alfa. No. To jest pre-alfa? Tutaj nie ma tylu rzeczy fajnych, które mogłyby być, a i tak się świetnie już gra, więc naprawdę. To samochody już? No nie ma, właśnie dlatego mówię. To jest to najgorsze. Szkoda, że nie ma samochodów, przynajmniej rowery jakby były. Ja w zwykłym DayZ na rowerze jeździłem, pamiętam jak jeszcze byłem medykiem, to nie jeździłem na rowerze w gili, a pamiętam też, że jechałem sobie spokojnie i nagle z krzaków przy drodze wyskoczyło na mnie dwóch ziomków i mnie rozstrzelali.
Jak jechałem. Co? No jechałem sobie spokojnie, byłem medykiem, nie? Jechałem spokojnie na rowerze, wypadło dwóch ziomków i mnie rozstrzelali tak smuteczek, nie? I przestałem być medykiem, ja zacząłem ludzi strzelać. No. Dobra, jestem w jakiejś wiosce. Pewnie Kamyszowo albo coś. Jakaś wioska. Dużo mi to mówi. Weź sobie zobacz może na internecie albo gdzieś mapkę Daisy i sobie obczaisz, nie? Czy Kamyszowo, czy po znaczkach zresztą. Ja uciekam jak najdalej od lotniska w tej chwili. No tam jestem. To jest tak jak w Warzy było, że na takim właśnie lotnisku to najlepszy drop jest, czy zależy nie? Jakie są pomieszczenia. Bo to zależy od pomieszczeń drop. Dropią się rzeczy w pomieszczeniach. Jak mamy pomieszczenie na lotnisku, na przykład na południu, zaraz przy wybrzeżu, tam są takie baraki militarne, no to w tych barakach militarnych jest broń militarna. Na takiej zasadzie. Dobra, to jest w chuj dużo. Z tego co ja patrzę. Dobra, gdzie ja idę w ogóle, bo ja nie mam pojęcia gdzie ja sobie poszedłem w tej chwili. Dobra, ja zaraz was namierzę na tej mapce z Google. A, już chyba wiem gdzie jestem. Chociaż nie, dobra, dalej nie wiem. YOLO. No jest most? 11 minut RDL Sigra. Ja pierdzielę, co ja zrobiłem. To jest chyba most? W ogóle jak ogadę, to pewnie, że nie otwieram tych skrzynek, bo... Ty nie otwierasz? Bo są same chujosą i upadają. Dziś wyleciała najbardziej pożądana przeze mnie broń, czyli... Kurde, krowa nager. Możesz mi skrzynki oddawać, to taki ten... O właśnie, będę musiał zrobić taką tablicę zasłużonych na tym, na Twitchu, tak stwierdziłem. Dla ludzi, którzy oddają jakieś skiny albo skrzynki, nie? Bo takich kilka osób mam, które często jakimiś skrzynkami rzucają, jak tylko mają, więc... Tak to spoko. To jest taki ten, symulator... leśniczego w ogóle. Kłusownika. Ty, zastrzelę go specjalnie. Tak du 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 du. Pik! Zabiłem go. Zabiłem go i umarł. Właśnie, bo ja patrzyłem na Steamie w sumie. View content. Ukryj zwłoki. Jak to nic nie ma? Mogę go jakoś oskurować? Chyba nie, ukryj zwłoki. No zombie mnie zabijano, no ty popie... Zły zombie. Kurde. Jak to cię zabija zombie? Nie wiem, coś sprawdzałem i... Dobra, ja muszę cały czas na południe chyba lecieć, z tego co mi się wydaje. A, w oknie. Powinienem jakąś wioskę niedługo spotkać, idąc na południe od tego miejsca. Chyba, dobra. Czyli mówisz, kurde, czekaj, gdzie ty jesteś pogotowy. Jeszcze raz? Czekaj, no za chwilę dojdę, bo jestem dopiero przy... Serio, słychać karetkę. Dobry bas. Jedzie, tam. Czekaj, fuck, gdzie karetka? Gdzie karetka? Nie ma jej, nie ma to... nigdzie, nie ma karetki. Co się dzieje? Ej, po zombie chyba. Kurde, jakie RP, zobacz, no dźwięki kartki, oj, teraz już jej nie słychać. Nie wiem, co się dzieje. Dźwięki. Dobra, gdzie możesz być po prostu? Weź jakieś miejsce charakterystyczne, podaj. No właśnie, szukam. Widzę jakieś dwa kominy. No to ty naprawdę jesteś chyba w Auschwitz. No nie wiem. No tam kolejka też prowadzi, mówiłeś. No widzę jakieś tory. To nie może być przypadek. Czekaj, co ja tu jeszcze widzę? Ja jestem na Green Mountain. A co jest w tym Auschwitz? Takiego fajnego. No kominy. I piece. I widzę dwa mydło kominy. Tanie. Dobra. Ja tutaj próbuję jakiś punkt orientacyjny. Ej, tu jest stacja. Stacja paliw? No, nie, taka stacja normalna. Benzynowa? Nie, stacja kolejowa. O, czekaj, widzę tabliczkę, uwaga. Czekaj, bo ja jestem na Green Mountain, a tu jest ten w sumie. Dresy znalazłem. Chcesz drechy? Oczywiście. Tu jest ten, tu jest budyneczek z więzieniem. Ja go sprawdzę, bo może... Mam stację paliw. No, mówiłem, że... Ale kiedyś tu byliśmy. Mówiłem, że stacja paliw, kurde. Czekaj, to nie jest takie... czekaj, stacja paliw pod lasem zaraz? I obok tego tory? A obok tego miasto jeszcze?
No, dokładnie. To ty jesteś dokładnie chyba tak. przy Czerną w takim razie, przy balocie powinieneś Kościół być. Widzę. No jest port. Widzę, no są te maszyny portowe chyba. Dobra. Kościół to jest, mam się pomodlić? Nie, to czekaj, jak stoisz plecami do tego, powiedz, stoisz plecami do stacji benzynowej, nie? Czekaj, plecami, ale do wejścia, tak? Do wejścia na stację. Znaczy nie, no ja jak mam? Normalnie, no, do stacji stoję plecami, powiedzmy. To wodę masz naprzeciwko siebie, tak? No, dokładnie. Wodę masz naprzeciwko siebie CR37, 70 Phoenix, to jest do innego magazynek. I po lewej masz to miasto wtedy? Nie, no po prawo, bo wtedy są tory i jest dalej miasto, jest parę budynków i tam dalej, kościół jest. Gdzieś indziej w takim razie, czekaj. Masz stacja benzynowa. Stacja benzynowa, tory. Po prawej masz kościół, zaraz, kurde, gdzie, co ty na zadupie, jakimś jesteś? Weź, zrób screena i mi wyślij. Lol, jakiego baga właśnie znalazłem w tym, w Daisy. Ja hełmy dwa znalazłem przed chwilą. Ty, jestem nachylony nad kranem i widzę, że moja noga, mojego ziomeczka, zamiast, wiesz, no być na ziemi, to ona jest w kranie. Jak to dziwnie wygląda. Halo, Daisy, proszę się ogarnąć. Ty, jakaś kurtka wojskowa, nie, to są spodnie. Jezus! A, się przestraszyłem. Jak bardzo? Oh, fuck. Bardzo się przestraszyłem. A jak bardzo? No, w ciul. No, to mi starsze. Okej. 7.62, 11A, o to sobie wezmę, bo to jest do mojego Mosinka. Najlepszego, amunicja. Kombajn. To mi się na to którym się bierze itemy? F. Ej, drzwi się zamknęły? A nie, to ja je otworzyłem, a się przestraszyłem w tej grze już. Już się baję trochę, wiesz? Jak w Bioshocku? Nie, no w Bioshocku, co się działo? Ile ja mam? Aha, dlatego ja nie mam miejsca, dobra, spoko. Ja spieprzam z Green Mountain w stronę Zielonogórska. I z Zielonogórska nawet nie będę do niego wchodził, bo tam ludzie mogą kampić na zielono. Będę szedł po prostu już na południe, tak na ciul na balotę od razu. Po ciebie. Dobra, ja mam jak coś fioletową czapkę. I trzymam puszkę w ręce. Jeżeli będziesz jeszcze żył do tego czasu. Spokojnie. Hehe. Się nie przejmuj, czyli ja mam biec, dobra, biegnę w tą stronę. Biegnę w dół tak jakby, albo powinieneś w górę. Powinieneś biec, jak masz morze przed swoją twarzą. Powinieneś biec, biec w prawo. No to dobrze, jak no to na, jak tak lotnisko chciałem. Będziesz miał po prostu. No to jak biegnę, to mam morze po lewej i właśnie widzę zombiego. Hej, zombie. Możesz go z pięści zatoc, ale nie próbuj lepiej robić. Ty, ale on... Ej, to jest wojskowy! Ej, dostał! Wojskowy zombie. Znaczy... No i goni mnie, i krwawie. Nie dość, że zombie, to jeszcze wojskowy, ej, bo cię jeszcze pobije. No właśnie aha, czekaj. Jeżeli tak wezmę, tak chyba szybciej. A co jeśli biegnie. On zna kutaratę? Ej, nie wiem, ale się boję, goni mnie. I krwawie, z tego co widzę, bo mam jakieś dymki. Ja muszę uważać, bo mijam teraz taki jeden domek, nie? Po środku niczego. In the middle of nowhere. I chyba w pierwszym odcinku moim Daisy, jak właśnie biegłem sobie przez pole, nikogo kompletnie nie widziałem, wbiegłem do tego domku i nagle ktoś wbiegł za mną. Co? A to było takie creepy, bo wiesz, bo ja zbiegłem z Irelem, nie? Z Irelem gdzieś na polu sobie biegał, ja wbiegłem do domku i tak nagle widzę, jakiś skin właśnie otwiera drzwi, ja tak... Ej, to ty z Irel? Nie! I tak wiesz, seria po klasie, teraz pyk, jeszcze z M-ką biegałem, nie? Wtedy było tak... Pierwsze moje zabójstwo w tej grze, ale chyba nikogo tam nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cały czas biegnę. Tutaj ogólnie mamy Zielonogórsk. Jest tam chyba baza wojskowa, aczkolwiek... Jak coś, ja biegnę po drodze, tak żeby mnie minął, nie? Tak, tam jest baza wojskowa, ale tam na pewno nie zamierzam iść, bo mówię... Na tej górce możliwe, że jest jakiś snajper, jeżeli ktoś tu kampi, taki jak ja na przykład. Może być, a jak nie, no to w samym mieście ktoś może być. Zresztą ja chcę Flotara znaleźć i pomóc mu. Biedny Flotar i umrze pewnie na drodze, jak zawsze. Mam czarną koszulkę, puszkę coli w ręce i fioletową a czapkę. A jaki masz kolor skóry? Czekaj, nawet nie wiem. No taki, wiesz... Taki ni to czarny, ni no, to biały. No taka fuzja bym powiedział, o. Fuzja dwóch ras. Misz masz. Nie no, i ludzie będą teraz pisani, że coś tam, że murzyn to osobna rasa, coś tam, Flotar, co ty wygadujesz, ale to są żarty ludzie, hehe, po prostu. Ja nie wiem, o co wam chodzi. Dobra, biegnę i coraz bardziej widzę, że te dymki się pojawiają obok mnie.
dymki, to pewnie ktoś czat tekstowy włączył. I chyba krwawie, wiesz? A co leci ci z odbytu? Znaczy no, tego, krwawie, naprawdę. Gatia jak krwawie. Wziąłem tak, jakbym chciał facepalma robić, ale facepalma to robisz. Ale ja zrobiłem tak mocniej i parę razy. Mijam most po prawo. Aha, dobra, nieważne. Dobra, gdzie jesteśmy praktycznie jedynymi ocalałymi ludźmi w promieniu... Nie wiem, ile ta mapa ma? 225. W promieniu 225 km kwadratowych poszukujemy siebie nawzajem, bo mi krew... Nawet nie wiem, skąd mi leci krew tak naprawdę, wiesz? To wygląda tak jakby takie pyłki. Wiesz o tym, że możesz zedrzeć z siebie koszulkę i podrzeć ją na bandaże i zatamować krwawienie? Co, jak to się robi? Jak to... Zdejmij koszulkę i masz, że zmienić to w raksy. Prawie jak z Wunturnet. Wyrzucam czapkę. Inspek. Nie mogę jej ściągnąć. Aha, może? Latarkę, to nie chcę. Dobra, tego nie zjem. Ale to wtedy ta koszulka ile mi zajmie miejsce? Okej. Okay. Jest fajnie, jest zdjęta. Nie, zajmij tą koszulkę, ziom, okej. Okay. Krwawisz, a nie wiem, co ty chcesz. Dobra. I teraz już. Jest! Właśnie coś robię. Dobra. Już nigdy nie będę krwawił. Okej. Okay. Ha! Już nie krwawię, dzięki. Dobra. Powiem ci, bo widzę tabliczkę. Nie wiem, czy ogarniesz. Tak, mam... Kon... Hej... Nie wiem. Nie umiem czytać po rosyjsku, ej. Bepetrzynho. Bepetrzynho. Kon... Hej... Min. Nie wiem, no co to jest za miasta. Ale... Jedno muszę skręcić w prawo. Po tym, właśnie to, co ty czytasz, to ja też nie wiem, co to jest. A Ksem? Może... Krótka nazwa. Klem? Klem, no to właśnie przed chwilą byłem w Klemie. Serio? No. Naprawdę? Tu idę dobrze, czy źle? Czekaj, pewnie byłeś naprawdę ty w Klemie. Słyszę strzały. Oh shit. Pamiętam. Jesteś pewien, że nigdy nie umierasz? Pamiętam właśnie ten moment. Widzę dzika! Ja biegnę drogo. Przynajmniej to jest dzik, a nie śmietnik. Ej, widzę ptaka na niebie, to może jesteśmy prawie w tym samym miejscu. Ptaki na niebie. Czekaj, strzelę mu w dupę. Czekaj, strzel. Strzeliłeś już? No to nie słyszałem. No co ty, bo w końcu jesteśmy w dwóch różnych miejscach. No ale myślałem, że wiesz, że będzie takie echo, że ktoś tam jest, dobra, udam się tam i go zabiję, ale no, widzę, że tak to jednak nie działa. Niestety. I tak go nie mogę oskurować, ani nic sensu. Jak ptaki na niebie, lubię gołębie. W ogóle wiem, że w którymś kraju się je gołębie. I to jest takie dziwne. Nie, ale tak wiesz, gołębie... No przeżyjemy gołąbki. Oj, właśnie powiem ci, że dzisiaj na obiad mam gołąbki. Tak, by the way. I nie jadłem ich nawet, bo zjadłem kebaba na tym. Bo nie chciałeś gołębić. Ugrzelokę. No, ej, widzę tak jakby jakąś twierdzę. Ja bym powiedział, że to twierdza jest twierdza. Przemyśl, na pewno. Widzę most i po prawo jest... Taki... A ja jestem chyba już nad balotą. Duży, masywny budynek. Duży, masywny budynek. Jakby był tylko jeden w tej grze. Ale nie, naprawdę to jest taki... Kurde, no on mi przypomina zamek, ale to mogą być te, jak się nazywają? Mógłby być zamek. Jak jeżeli się nazywają te? Wiesz, że jeżeli pobiegłeś na zadupie, to może być zamek? Masz 3 zamki w tej grze. Przebiegłem właśnie przez most. Masz helmowy jar? Minas Tirith? A nie, to są te. Jak się nazywa? No tam, gdzie się trzyma różne płyny, halo. No jak się nazywają te? Żołądek. Nie te płyny. Nie chodziło ci o płyny ustrojowe. Dokładnie. Raczej. Chodziło mi tam, gdzie się trzyma te takie, wiesz, oleje i różne takie dziwne rzeczy. Składzik. Nie no. No nie wiem, nie znam tej nazwy. Znaczy zapomniałem. Ej, widzę jakąś szczęśliwą rodzinę i dziecko z Downem. No, zastrzel dziecko, uratuj rodzinę. Ale serio, takie dziecko smuteczek. Z Downem. A ma zespół ze sobą? Metalowy.
Dobra, czekaj, ja bym powiedział, że... Jak się nazywa to miejsce? I feel dumb. Jak się nazywa to miejsce? Jak się nazywa to miejsce? Gdzie trzymasz olej i tak w kuchni. Ale nie, no kurde, bogaty, naprawdę, bo no. To może ci pomóc. Ale jaki olej? Zależy. Czekaj. Jeden trzymam na przykład w głowie, nie? No takie jakieś kontenery. Kontenerów się nie trzyma. No ale wiesz o co mi chodzi, takie blaszaku. Duże, o takie blaszaki duże. No to jak chcesz, blaszak w czymś trzymać jeszcze? Nie, ja chcę olej w tym trzymać, tylko że blaszak jest w oleju. Nie, olej jest w blaszaku. Ej, słuchaj. Co to ma być? Co to mają być cukierki? Nie, właśnie to nie była stacja. Okej, powiem ci, gdzie ja jestem. Ja widzę wysoki budynek przed sobą, więc prawdopodobnie jestem już nad tym, nad Czerno. Okej, ja ci przeczytam, w jakim miejscu ja jestem, okej? Serio? On. Jeszcze raz. Konhejbin? Coś takiego. CO i takie dziwne jest N, powiedzmy. N powiedział, że to jest N. Cyony, H, E, Y. Znaczy Y jest odwrócony. To wygląda w sumie jak czwórka, ale CON. I to N jest dziwne. Co ty byś był? Co to może być za miejsce? Dobrze. Czekaj chwilę. Kolejny. W lesie. Dobra. I widzę stację. A ja jestem już obok. Taką radiostację, coś w tym stylu? Taki słup. Słup czerwono-biały. Nazwy czytaj, dziecko. Nazwy. Ale nie, no nie, w lesie jestem, jak to już mogę. Ale widzę jakieś miasto, także pobiegnę tam i zobaczę. I dosyć duże to miasto, z tego co widzę. Dużo jakichś budynków. Czemu się znowu zdaje, że ty jesteś gdzieś w Berezinie? No mi też. W tym samym mieście, co na samym początku? Nie, właśnie wydaje mi się, że nie, bo jest o wiele większe. Jest taki duży budynek. Taki jak wygląda jak tam, we Warszawie, jak to się zwie. Ten budynek z tym na środku. Pałac Kultury? No, Pałac Kultury, to wygląda nie tak. Nie ma czegoś takiego w Daisy. No ale to wygląda podobnie. Nie. Jak chociaż, chociaż mogłoby być podobne, w końcu i tu działali Ruscy. Dobra, mam skoczyć? Okej, okay. Dobra, skoczę. Nie mam sprawy, bogaty. Chcę, żebym się zabił po raz kolejny. O, czekaj. Ej! Pamiętasz? Kurde, chyba rozpoznałem to miejsce, w którym jestem. To miasto... Wchodzi się tak jakby pod górkę i są tam bloki takie. My te bloki kiedyś sprawdzaliśmy, to chyba było na live. No to jest... jest nad Czerno wtedy. No ja to... tam jestem. No to ja też tam jestem. Widzisz takie... Jesteś na blokach? Właśnie nie. No ja właśnie przebiegłem do bloków, podbiegłem. Kurde, nie wiem czy masz taką możliwość, ale tak jakby spójrz ponad horyzont i szukaj tak jakby gór, albo takich skał. Jakich gór albo skał. Ale gdzie ty jesteś? Ty jesteś niżej czy wyżej? Wyżej, właśnie wyżej. Ja jestem wysoko.